Cześć, z tej strony Zuza, to jest moja szuflada i moi drodzy, opowiem Wam tym razem o moich pierwszych w tym roku zakupach książkowych. Będzie to mały book haul. Nie wiem, jak często Wy kupujecie książki. Ja staram się kupować nowe książki raz na kwartał. Zazwyczaj jest to wtedy kilka książek. Wolę w ten sposób oszczędzać na kosztach przesyłki, które zazwyczaj mi znikają. Nie zagracać się za bardzo. No i mam to też tak w głowie, że no jeżeli raz na kwartał, to troszeczkę powstrzymuje mnie przed tym, żeby kupować więcej książek niż potrzeba, a mimo tego, że chciałabym oczywiście mieć ich więcej. No i nadszedł ten czas tak naprawdę, żebym kupiła właśnie pierwsze książki w tym roku. No i była to niesamowita przygoda. Ze swoim drogą pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło, więc opowiem Wam tę historię oraz pokażę książki, które mam. Ale zanim o książkach nowych, to chciałabym również wspomnieć, że wielokrotnie tutaj na kanale w trakcie mojej przygody z Władcą Pierścieni, po której cały czas mam kaca tolkienowskiego, polecaliście mi opowieść o dzieciach Hurina? Tak, chyba. Żeby przeczytać sobie. I okazuje się, moi drodzy, że ja już mam w swoim księgozbiorze pozycję, która tę książkę, czy tam ten utwór zawiera, bo dostałam również na gwiazdkę niedokończone opowieści Śródziemia i Numenoru i tutaj właśnie w księdze pierwszej te opowieści się znajdują, także jeżeli przyjdzie czas, że będę musiała wrócić do poziomu tolkienowskiego czytania, to jestem na pewno gotowa. Cieszy mnie to bardzo, że tak naprawdę pomiędzy wierszami okazało się, że mam coś super już na swojej półce. No ale od Tolkiena robię teraz delikatną przerwę na pewno. Tutaj też bardzo mi się podoba, że jest więcej w środku tych symboli języków, które Tolkien wynalazł na potrzebę swoich dzieł. Jest to książka niesamowicie w ogóle gruba, bo tak jak wspominałam, to jest księga pierwsza, to jest fragment księgi pierwszej, to są właśnie te opowieści o dzieciach Hurina, ale tych ksiąg tutaj są cztery i mnóstwo tolkienowskich utworów. Tutaj się znajduje ponad 500 stron, a one są taką właśnie ksiągą raczej małą pisane, także dużo treści potencjalnie do zgłębienia. No ale to tyle, jeżeli chodzi o Tolkiena. Dziękuję Wam za polecenie. Okazuje się, że mój gwiazdor miał trafne oko. No i teraz przechodzimy do tej właściwej opowieści, czyli o moich zakupach. No ja, jak wspominałam na kanale wielokrotnie, staram się jakby promować wśród moich bliskich fakt, że czytam, lubię książki i to jest zawsze dla mnie dobry prezent i często dostaję właśnie kartę podarunkową do Empiku na jakąś okazję, także tak samo zdarzyło się na gwiazdkę i postanowiłam przy pierwszych zakupach w tym roku wykorzystać tę kartę, także zamówiłam 5 książek. One zostały zgubione przez impost, bo zamówiłam je do paczkomatu. Potem musiałam jakby po 2 dniach, kiedy nic się z nimi nie działo, napisałam do impostu, że no o co chodzi. Oni, że wtedy się zorientowali, że skupili paczkę. Znaleźli tę paczkę. Okazało się niestety, że książki zostały zniszczone, co bardzo złamało me serce. No ale i zapytałam, co dalej. No oni wysłali te książki z powrotem do Empiku, anulując moje zamówienie tym samym. Nie, to nie był zwrot, tylko anulowanie mojego zamówienia. Nie rozumiem, dlaczego akurat w ten sposób to się odbywa. No i później przez to, że kupowałam właśnie używając tej karty prezentowej, to utraciłam wszystkie te promocje, które wykorzystałam za pierwszym razem, dlatego że przez to, że zamówienie było anulowane, to oni mi tych książek drugi raz nie wysłali, tylko cofnęli mi kasę, a była jeszcze ta karta podarunkowa, do której ja już
nie miałam jej fizycznie, bo ją wyrzuciłam po zrealizowaniu zamówienia. Nie miałam PIN-u, także dostałam zwrot części środków, bo ponad tę kartę zamówiłam normalnie na kartę bankową, a tą kartę prezentową, no jakby nic się nie wydarzyło. Oni cofnęli na tą kartę prezentową, której ja już nie miałam fizycznie ze sobą. Więc po tym, jak byłam z InPostem bardzo długo na obsłudze klienta, no to musiałam się zmierzyć znowu z Empikiem, z obsługą klienta i tu było już dużo lepiej. Znaczy w ogóle jakby obsługa klienta w obu przypadkach była spoko, tylko nikt się jakby, dopóki ja się nie zainteresowałam swoją sprawą, to nikt się moją sprawą, czy moją paczką, czy moimi książkami w ogóle nie zainteresował. I to było takie trochę może gorsze dla mnie, bo ja czekałam na przykład za tą paczką. No i co? No i jakby sam InPost przesyłał informacje do Empiku 3 dni, potem Empik mi wrócił, to są następne 2 dni, te pieniądze. Potem okazało się, że ja nie mam tej karty, więc musiałam jakby znowu rozmawiać. Oni mi wrócili na moje konto Empik, te środki mi przenieśli z tej karty. To zajęło następne 2 dni, także łącznie cała operacja trwała 10 dni i potem zostałam bez książek, tylko z tymi pieniędzmi, które już i tak były przypisane do Empiku. Słuchajcie, no musiałam zamówić te książki jeszcze raz. I zamówiłam w zasadzie te same, mimo tego, że one tam wyszły drożej, niestety. Jedną wymieniłam, bo po prostu ona jeszcze zdrożała w tym czasie i stwierdziłam, że trochę nieracjonalne to jest na ten budżet, który sobie założyłam w głowie. Także jedną książkę wymieniłam również na polecenie od Was. No ale zupełnie to poszło nie tak, jak myślałam, bo ja sobie poszukałam promocji książek fajnych w dobrej cenie, a zostałam potem 10 dni później, tamte promocje zostały wyłączone i nawet były dla mnie niekorzystne. No, sytuacja przedziwna. Efekt końcowy jest taki, że w końcu dotarły do mnie te książki. Teraz zobaczymy w ogóle, jak to wszystko wygląda. Pozostaje 5 książek, też ciekawą rzecz Wam opowiem w związku z tym procesem zakupu, dlatego że co zauważyłam, co można jeszcze pewnie wykorzystać, zarówno na portalu Tanek Książka, jak i na Empiku, były jakieś niesamowite przeceny książek w języku angielskim. Nie wszystkich wybranych, ale ja sobie znalazłam tam coś dla siebie, postaram się wyciągnąć. Tak, to jest ta książka. Ona jest troszeczkę brudna, no ale przeżyjemy to, doczyścimy tę sytuację. Także to jest książka pierwsza, The Good Liar, Dobry Kłamca. Jest film, wydaje mi się, że on był w kinach, teraz już jest na Netflixie. Potencjalnie, no to jest jakiś thriller. I potencjalnie wyglądało mi naprawdę to fajnie. Za tę książkę, ta książka najtańsza była, ją udało mi się ponownie też tanio kupić. Ona ma kosztować 14 zł, a z tyłu tutaj naklejka, moi drodzy, 45. Także nie wiem, dlaczego akurat na książki anglojęzyczne, ale taniej mi było kupić tę książkę w wersji w języku angielskim niż po polsku. Także przeciwna, mi język angielski nie przeszkadza, ja czytam kilka książek po angielsku w ciągu roku, także na półki The Good Liar i zobaczymy, jak będzie ochota na thriller dobry, który chciałabym zakończyć może jakimś seansem, to jak najbardziej. Też mi się podoba, że ta książka nie jest za długa, takie 350 stron, to jest taka dobra długość dla mnie najlepiej zazwyczaj między 300 a 400, a szczególnie przy tych anglojęzycznych staram się nie przesadzać z grubością, bo potem jest to po prostu zbyt dużo czasu mi to zajmuje, zbyt duży wysiłek. Nie mam po prostu często tyle czasu, żeby intelektualnie poświęcić, jakkolwiek to nie brzmi. Także książka numer 1, The Good Liar, dobre oceny i za granicą, i w Polsce, także no zobaczymy, to jest też książka, wszystkie te książki w ogóle, które zamówiłam, to nie są książki z tego roku, to są książki, które mają przynajmniej rok, a większość z nich ma co najmniej 3-4 lata na rynku i ja tak często robię i to też często
No jakby warunkuje to, że one są tańsze, bo już troszeczkę czekają na to, żeby zostały sprzedane. No ale te wcale jakby za tanie nie były, bo jakby łącznie zapłaciłam tam chyba 176 zł za wszystkie te książki. To przyznam szczerze, jest taka kwota, której dawno nie wydałam, jeżeli za 5 książek. No książki są bardzo drogie w tym momencie. Także no, trzeba sobie dawkować emocje. Ja postanowiłam wziąć drugą książkę w języku angielskim, którą w pierwszym zamówieniu miałam 10 zł taniej niż ostatecznie ją kupiłam. Natomiast zdecydowałam się na tę książkę, dlatego że polska wersja tej powieści jest wyprzedana. Nie da się jej kupić, chyba że znaczy w outletach nawet jakieś też nie bardzo ją znalazłam. Także Eleanor Oliphant is completely fine. Jest również, to jest bestseller w ogóle sprzed, nie wiem, chyba z 2018 czy 2019 roku. Także bardzo przedziwne, że już mimo tego, że u nas wyszła ta książka później, to nie da się jej w zasadzie kupić. 2018 rok. To jest ta edycja, którą ja mam po angielsku. W Polsce pewnie była albo w tym roku, albo później. I nie ma jej. A ma bardzo dobre recenzje. Ja również chciałam coś innego gatunkowo. Teraz czytałam, w tym roku czytałam dużo fantastyki, wiadomo. I też przeczytałam zbiór esejów. Jedno z dwóch. I też przeczytałam jedną książkę z gatunku literatura piękna. Tutaj mamy właśnie pomieszanie z poplątaniem, czyli mój ulubiony gatunek. Troszeczkę literatury obyczajowej, troszeczkę literatury pięknej, z tego co rozumiem, z jakimś wątkiem w ogóle takim filozoficzno-egzystencjonalnym, czyli coś potencjalnie dla mnie na przerywnik międzygatunkowy. Ja lubię sobie zmieniać gatunki, także dodatkowo w ogóle podoba mi się bardzo to wydanie, on tak sobie ładnie świeci. Także trafia do mojej biblioteczki następna książka po angielsku. Reszta książek, które kupiłam, już jest w języku polskim i może zacznę właśnie od tej książki, którą również z polecenia waszego nabyłam. Jest to science fiction książka, a science fiction miałam jakąś przerwę. Mam kilka tych największych tytułów z tego gatunku przeczytanych, ale no bardzo chętnie zgłębię się dalej. Jest to Project Hail Mary. Od razu bardzo dziękuję za polecenie. Autorstwa Andiego Weira. Jedno z dwóch. I bardzo ładne wydanie również. To jest wydawnictwo Akurat. I też przyjemny papier. Nie wiem, oczywiście w książce najważniejsza jest treść, ale w momencie, kiedy mamy to wydane fajnie, i ja lubię też książki, które w każdym miejscu można swobodnie otworzyć, teraz jak to widzicie, że czy tu, czy w środku, te strony tak ładnie spadają, więc można czytać w łóżku, można czytać w bardzo dziwnych pozycjach. Ja sobie to cenię, fajne bardzo wydanie, przyjemne w dłoni, książka też fajna, no to jest w sensie okładka. I to jest ten sam autor, który napisał Marsjanina. Marsjanina też nie czytałam i nie oglądałam, także to może być bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj mamy takie klimaty, no podróże w kosmosie, to jest coś, czego nie czytałam. Jakby w tym science fiction, które czytałam dotychczas, te podróże międzygalaktyczne czy tam kosmiczne były raczej tłem, a nie na pierwszym planie. Także bardzo chętnie się tutaj zgłębię w tę historię konkretną. To już trzeba troszeczkę poczytać, bo 500 stron. Także potencjalnie może na jakąś podróż ze sobą wezmę. Chociaż w sumie teraz ja czytam już naprawdę wszystkie długości. Tylko jest kwestia właśnie, czy mam przestrzeń życiową na to. Także na pewno w tym roku. No i udało mi się też akurat tę książkę w całkiem niezłej cenie, bo tam chyba 30
2 czy 3 złote. Tutaj z tyłu cena okładkowa to jest 55, więc fajnie i widać, że wydanie stosunkowo nowe, bo jest bardzo w dobrym stanie ta książka. No oczywiście to są nowe książki, więc spodziewam się, że będą w dobrym stanie. No ale na przykład ta za 14 zł była brudna, także już to zostawmy na boku. No i słuchajcie, następna książka to z polecenia głównie mojej przyjaciółki Ani, ale też seria, którą chcę zacząć na pewno w tym roku. Wołanie kukułki, Robert Galbraith, a pod tym pseudonimem pisze J.K. Rowling, czyli autorka Harry'ego Pottera, książki dla dorosłych. I tak jak czytałam trafny wybór tej autorki, nie podobało mi się za bardzo, troszeczkę się wynudziłam tam, to tutaj niesamowite są recenzje i poparcie dla całej tej serii. Ta seria, też najnowszy tom miał premierę bardzo niedawno, one też, tam jest ta, przynajmniej ta najnowsza książka, to słuchajcie, taka cegła, wiecie, można zabić kogoś, może to być, wiecie, też narzędzie zbrodni, a lubimy takie książki od czasu do czasu. Tutaj też widać właśnie, jakie książki w ogóle w serii są. O, teraz dobrze to widać na kamerze. Także ta Wartka Śmierć właśnie to już jest taki grubas. A tutaj mamy 450 stron, czyli też jeszcze ok, też optymalnie. No jestem bardzo ciekawa. To jest kryminał, thriller, także znowu coś innego, jeżeli chodzi o gatunek. Bardzo fajnie. Ja dużo czytam kryminałów i thrillerów. To jest zazwyczaj, niezależnie od roku, top 3 mojego czytania. Zobaczymy, czy tak będzie w tym roku. No ale na pewno ta książka we mnie zostanie przeczytana. Jak widzicie, nie wzięłam żadnych krótkich książek. Już się nie bawię w to za bardzo. Minimum 300-350 stron to chyba była najkrótsza. No i grubaskiem skończymy również tę listę, bo ostatnią książką, którą kupiłam, to jest książka z zamiarem kupna tej książki, jakby nosiłam się troszeczkę. Od dłuższego czasu chciałam ją mieć. W ogóle też ciekawa historia, że dałam tę książkę na prezent komuś, sama jej wcześniej nie czytając, i rozstałam się wtedy z wielkim bólem. Są to Chłopki, opowieść o naszych babkach, Joanna Kuciel-Frydryszak. To jest autorka, która za tę książkę aktualnie zgarnia wszystkie możliwe nagrody w Polsce. Jest to książka chwalona przez bardzo różne i bardzo zróżnicowane środowiska, co pozwala mi twierdzić, że może mi się potencjalnie podobać. Ja czuję w tym, odczuwam w tym osobiście klimat innej książki, którą mam w swojej biblioteczce. Jak się wygnę troszeczkę, to wam pokażę. To bardzo mi, przynajmniej z opisu, przypomina klimat innej polskiej autorki, która bardzo mi się podobała, książki Gorzko, Gorzko Joanny Bator. Tutaj mieliśmy 3 pojedyncze historie z 3 różnych pokoleń. Tutaj skupiamy się na jednym z tych pokoleń i tak naprawdę, no wydaje mi się, że jeżeli podobało mi się Gorzko, Gorzko, właśnie żeby pokazać te realia, jak one się zmieniły drastycznie od kilku pokoleń w Polsce i tak dalej, w ogóle dla kobiet, no to powinno mi się podobać równie mocno, wydaje mi się, przynajmniej na papierze, oczywiście zobaczymy. Ta książka, no nie jest tania, to jest chyba najdroższa pozycja, jaką tu kupiłam, ale jest to uzasadnione, ponieważ w środku mamy bardzo dużo zdjęć. Ja wam pokażę przykłady jakieś. O, tutaj na przykład, proszę bardzo. I w ogóle jak się wertuje tę książkę, to te zdjęcia, no teraz się pochowały. O, nie, o, pojawiają się co chwilę. A to jest na pewno dodatkowy koszt druku, który wydawca musi gdzieś tam odbić. No jest naprawdę dużo. Są jakieś listy, są zdjęcia, są jakieś wycinki gazet. Także spodziewam się bardzo dobrej lektury. Chciałam coś polskiego autorstwa,
I staram się nie zapominać o tym naszym rodzimym rynku, dlatego też chłopki będą czytane. Ta książka też jest delikatnie brudna, nie wiem o co chodzi, ale spoko, ja sobie to doczyszczę. Osobiście nie przepadam za twardą oprawą, ale nie da się jej kupić w miękkiej. Przynajmniej jak ja kupowałam, to nie można było. No ale rzeczywiście z tymi zdjęciami i tak dalej, ona jest ładnie szyta, to też jest inna jakość wydania. Także wydawnictwo Marginesy tutaj, jeżeli chodzi o samo wydanie, no jest bardzo fajnie zaopiekowana. Ta powieść też czcionka jest przystępna, wielkość jest ok, więc no jest dużo stron, tak przynajmniej się wydaje, nie, bo to jest ten gruby papier. To jest ten gruby polski papier biały, nie ten kremowy, co ze Skandynawii ściągamy. Takie 464, troszeczkę poniżej 470 stron. Myślę, że bardzo ciekawa lektura. No, nie wiem, gdzie ją wpasuję w tym roku, ale na pewno przeczytam. Jeszcze wspomnę tylko, że książką, z której musiałam zrezygnować, to była właśnie książka z Radka Raka. Baśń o wężu, coś tam. Balada, ta pierwsza, za którą dostał nagrodę Nike, bo chciałam przeczytać coś polskiej fantastyki, natomiast no, tam nie udało mi się w ogóle poniżej 45 zł cokolwiek, nic znaleźć. Z tego co zrozumiałam, to też jest świeży dodruk, bo wszystkie pozostałe edycje zostały sprzedane, co wiąże się z tym, że oczywiście koszt jest wyższy, więc będę musiała troszeczkę przeczekać, bo dostałam ją za pierwszym razem właśnie w dobrej cenie, a za drugim razem już tej dobrej ceny nie było, no i musiała w tym momencie finansowo po prostu zlecieć. A czy umówmy się, stać mnie na te książki, tylko po prostu stać mnie nie było, żeby kupić jeszcze jedną książkę, ale no ufam swojemu systemowi, czyli 4-5 książek raz na kwartał. Też staram się nie robić zbytniego syfu w swojej biblioteczce, staram się to trzymać w jakiś sposób w ryzach, zdając sobie sprawę, że za jakiś czas i tak z tych moich schodków, które teraz tutaj mam, pewnie wyrośnie mój zbiór, który i tak już jest podzielony na części i część jest u moich rodziców. Także trochę sobie ufam, a trochę się oszukuję jednocześnie. Także, no ale mimo wszystko ja jestem ze swoich wyborów zadowolona. Wydaje mi się, że jest to fajny przekrój gatunkowy, jeżeli chodzi o zakupy. Że są to książki, które już sprawdziły się na rynku i które mają wysokie prawdopodobieństwo, że mi się spodobają. Mamy książki po angielsku, czego szukam za każdym razem i w niskich cenach jest bardzo trudno w Polsce znaleźć. Najczęściej przy okazji, jak ktoś jest albo jak ja jestem w krajach anglojęzycznych na jakiś weekend czy wakacjach czy cokolwiek, to zwożę te książki, a tym razem się udało, więc fajnie. No i też coś polskiego, coś z różnych gatunków, także mi się wydaje, że bardzo fajnie udało mi się ostatecznie wybrać te książki, które sobie kupiłam. No i co, te książki trafiają na tę półkę tu, jak widzicie, ona troszeczkę opustoszała, jak Tolkien z niej zniknął po przeczytaniu, ale to jest półka z książkami, których jeszcze nie przeczytałam. No i teraz się absolutnie wypełni, nie wiem jeszcze jak te wszystkie książki tam pomieszczę, no będą musiały tutaj ten stosik, co leży już przed książkami, będzie musiał być pewnie trochę wyższy, no ale to są też potencjalnie książki, które będziecie mogli wybrać dla mnie, bo ja stosuję na Instagramie taką zasadę, że w momencie, kiedy nie czytam właśnie jakiejś serii, a często nawet jak czytam jakąś serię, to wystawiam dwie książki, które i tak mam ochotę przeczytać, a wy decydujecie tak naprawdę, którą książkę czytam następną. Także jeżeli byście byli zainteresowani, żeby wziąć w takim udział, to odsyłam was do swojego Instagrama, gdzie te
Ankiety się pojawiają, jak tylko skończę książkę. No i co? Jeżeli to jest zapowiedź przynajmniej pierwszej połowy roku, jaka mnie czeka, bo już doczytuję te książki zakupione w roku poprzednim, no to wydaje mi się, że będzie to nie dość, że barwny rok, bardzo zróżnicowany rok, to rok naprawdę pełen wrażeń. Cieszę się bardzo również z tej polecajki właśnie science fiction, bo rzeczywiście to był gatunek, który troszeczkę w zeszłym roku pominęłam, bo Dune czytałam 2 lata temu, obie części. Tak, więc troszeczkę pominęłam, a teraz mam szansę, żeby dodatkowy gatunek w tych moich statystykach czytelniczych gdzieś tam błysnął. Także bardzo fajnie. No i co? Ciekawa jestem, co wy kupujecie teraz. Czy też właśnie w obliczu tych rosnących drastycznie cen książek robicie tak jak ja, że kupujecie raczej książki, które już są na rynku z 2-3 lata? Czy kupujecie nadal premiery? No ja jestem team książki sprawdzone w tym momencie. Znaczy zawsze byłam, ale akurat teraz jeszcze mi się to finansowo zgadza i łatwo jest to zaargumentować w mojej głowie i też tak właśnie na moich listach czytelniczych trochę te książki zazwyczaj czekają, aż je kupię, a mam też właśnie czas, że jak ten pierwszy szał na daną pozycję minie, to mogę taką swoją bardziej mniej wpływów zewnętrznych jest na tą moją opinię i na moje w ogóle doświadczenie z daną książką. No, także takie są moje myśli na ten temat, a jakie są wasze? Dziękuję wam jeszcze raz za polecajki i fajnie, że ten Tolkien ze mną jest, fajnie, że ten science fiction ze mną jest. No i co? Widzimy się przy następnej książce. Ode mnie to tyle, jak zwykle, nie mam zakończenia. Narka!